Myślę, że dzisiaj można powiedzieć, że stało się, czyli to, o czym mówiliśmy od przeszłego roku, myślę, że niektórzy z nas wierzyli, inni nie wierzyli. Dzisiaj chyba już nikt z nas nie ma obiekcji, że klinika profesora Paleja, Europejskie Centrum, nie powstanie w Skierniewicach. Dzisiaj mamy ten dzień, historyczny dzień dla naszego miasta, że ta klinika w Skierniewicach powstanie. Myślę, że za kilka lat, za 2-3 lata również na tym terenie, na tej działce powstanie to, co widzimy tutaj z tyłu. I oczywiście będą leczone dzieci nie tylko z Polski, ale również z całej Europy. Ja jako prezydent miasta i myślę, że każdy z nas, mieszkańców, chyba czuję wielką dumę, czuję wielką radość, że to właśnie w Skierniewicach powstanie ten instytut i że to właśnie Skierniewice staną się takim jasnym i bardzo znaczącym punktem na mapie Europy, a myślę, że i świata. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.